zeszłym roku posadziłam truskawki i pięknie mi się rozrosły, dlatego teraz pora je poprzesadzać. Przy okazji pokażę Wam, w jaki sposób sadzę truskawki. Truskawki mają dość długie korzenie, dlatego ważne jest, aby wykopać odpowiednio duże dołki. Dzięki temu roślina będzie miała lepszą szansę na przetrwanie chwilowych niedoborów wody. Stanowisko pod uprawę truskawek powinno być wolne od chwastów. Ta grządka w zeszłym roku była bardzo dokładnie ściółkowana z koszoną trawą, dlatego w tym roku nie muszą jej odchwaszczać. Jedyne co zrobiłam, to rozgrabiłam na powierzchni ziemi kilkucentymetrową warstwę kompostu. Truskawki sadzimy tak, aby ich serduszko, czyli to miejsce, z którego wychodzą kolejne liście, znajdowało się na powierzchni ziemi. Ziemię wokół truskawek dobrze jest zaściółkować. Możecie użyć do tego celu słomę lub siana. Jest to skuteczny sposób na to, by ograniczyć rozwój chwastów oraz ucieczkę wilgoci. Truskawki sadzimy tak mniej więcej co 40-50 cm. Sadzone zbyt gęsto będą bardziej podatne na wszelkiego rodzaju choroby grzybowe. Myślę, że dobrym pomysłem jest sadzenie truskawek w towarzystwie tymianku, oregano lub szczypiorku. Rośliny te ograniczają występowanie chorób grzybiczych. Truskawki to niezwykle wdzięczne rośliny, a ich uprawa wcale nie jest trudna. Daje mnóstwo radości i satysfakcji. Jeśli filmik okazał się dla Was przydatny, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was również do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!